Podlaska policja poinformowała dzisiaj o wyczenie pewnego 60-latka z Białego Stoku. Mężczyzna będąc objętym kwarantanną postanowił zaspokoić swój apetyt na rybę. Nie chciał jednak skorzystać z pomocy domowników i sam wybrał się do sklepu. Tam zakomunikował, że właśnie odbywa kwarantannę i przyszedł po zakupy. Personel sklepu natychmiast zawiadomił policję. Mundurowi zabezpieczeni w odpowiedni sposób, przybyli niezwłocznie do sklepu i zabrali z niego kwarantannowicza. Nie wrócił do domu, a o jego wyczynie poinformowano inspekcję sanitarną. Grozi mu nawet 30 tysięcy grzywny wymierzonej przez senepid. Odmowa zapłaty i skierowanie sprawy do sądu nie wchodzi więc w grę. Jednak nie tylko takie zachowania w dobie epidemii budzą od razy. We wtorek policja wystosowała do mediów apel o rozpowszechnienie ostrzeżenia dotyczącego działalności oszustów. W Augustowie przestępcy podszywający się pod pracowników senepidu próbowali wejść do mieszkań niektórych Augustowian. Apelujemy. Nie wierzcie takim ludziom, nie wpuszczajcie ich do domu. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest powiadomienie policji. Można dzwonić na numer 112. Mundurowi sprawdzą zgłoszenie i pomogą wam w tej trudnej sytuacji. Ważne, by nie być łatwowiernym.